Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, załamałem się trochę, bo nagrywałem chyba filmik ponad pół godziny na temat tego, jak wgrać firmware do takiego routeru Huawei model B525S-23A. I co się okazało? Miałem włączony mikrofon, tak zrobię ostatnie podejście. Widzę, że tutaj w OBS-ie jest monitoring i nagrywa mi się ten głos, także postaram się to w jak największym skrócie pokazać, na czym polega wgranie takiego firmware'u do takiego routera. A jest banalnie proste. Najpierw, żeby to wszystko zrobić, to musicie sobie rozkręcić obudowę. To już wam tego nie będę pokazywał, bo to są tylko trzy śrubki, dwie od spodu, jedna z tyłu, tam pod zaślepką od anten. I jeszcze taka moja uwaga, jeżeli macie ten router na jeszcze jakby powiedzmy tym okresie spłacania go, trwania czasu tej umowy w T-Mobile'u, to nie rozkręcajcie go, bo stracicie gwarancję i może wam tam T-Mobile wtedy jakieś robić problemy, że tam coś zmienialiście i tak dalej, bo to jest tam zapisane w umowie. Ja już mam oczywiście po wygaśnięciu tej umowy spłacony ten router, także mogę sobie z nim robić co chcę i dlatego wam ten filmik teraz pokażę. Generalnie po rozkręceniu tego routera na górze macie tutaj takie 5 pól lutowniczych i te pierwsze od lewej strony, pierwszy i drugi pin musicie zewrzeć razem. Ja do tego celu użyłem sobie plecionki. Przyłożyłem plecionkę, żeby były te dwa pola zwarte. Obracamy router od strony zasilania. Podłączamy zasilanie. Po jakiejś sekundzie odłączacie sobie te dwa pola, które tutaj były zwarte, i router nie może wam się włączyć, tak jakby się włączał normalnie. On ma być po prostu wygaszony, żadna dioda tutaj się nie powinna świecić, z tego co pamiętam. I po takiej czynności podłączacie sobie USB kabel. I tutaj kolejna uwaga, USB musicie mieć typu takiego. Dwie takie same wtyczki zakończone z jednej i z drugiej strony, dlatego że ten router musicie podłączyć go do USB-ka, czy tam to robicie na laptopie, czy na Windows, na laptopie, czy na komputerze PC. I drugą wtyczkę do USB-ka. Już macie ten router w trybie bootloadera podłączony. Tutaj z tym zasilaniem, tak jak już wam wcześniej mówiłem. Podłączony kabelem USB z laptopem czy tam komputerem. Wchodzicie sobie teraz na stronkę. Ja wam pokażę na Firefoxie, ja się przełączę na Firefoxa. Podlinkuję oczywiście wszystko pod filmem, te linki do tej strony i tak dalej. I wam pokażę, co macie robić. Popatrzcie, jesteśmy sobie już na Firefoxie. To jest cały opis wgrywania tego firmware'u. Generalnie powiem wam tak, ja mam Windowsa 10 i co zrobiłem na Windowsie 10? Na Windowsie 10 pobrałem dwa te pliki, zainstalowałem najpierw plik do rejestru, download rec, potem zainstalowałem sterowniki jakby do urządzeń Huawei i po zainstalowaniu tych dwóch plików mogłem uruchomić ten program, już ten oczywiście router jest podłączony kablem USB do laptopa. Uruchomiłem, wgrywamy z modowanego bootloadera przez dwuklik load USB loader command. Nie jako administrator. Uruchomiłem ten program, on mi doszedł do 100% w takim czarnym okieneczku i wtedy na routerze zapalą się trzy diody, w tym jedna czerwona. Nie odłączamy kabla USB i klikamy na B525-23 update. I ta czynność już zajmie dłuższą chwilę, bo to będzie taki proces instalacyjny, się rozpoczynał wgrywania firmware'u i tak dalej. To jest właśnie ten link. Wszystkie te pliki ja zamieszczę w jednej paczce na moim chomiku, także nie będziecie musieli się tutaj z tym rąbać, bo tutaj na przykład nie działa ten link, tam coś nie działa. Będziecie u mnie mieli już wszystko to w jednym pliku do pobrania i do rozpakowania, także no problem. I potem jak wgramy już ten update, to odpinamy kabel USB i możemy ponownie skręcić router. Czyli router już sobie skręcamy do tego stanu, jaki był. Włączamy i logujemy się starym hasłem. Oczywiście nie przez kabel USB, tylko normalny sieciowy RJ45.
Przywracamy ustawienia fabryczne, tam już w tych opcjach, jak się zalogujemy na tą stronkę swoją. I to będzie kreator pierwszego uruchomienia. Wpisujemy login admin, hasło admin. I z poziomu zalogowanego admina robimy update przez GUI. Ostatnia zakładka wskazując plik B525 Web UI 11.1.1 bin. I ponownie przywracamy ustawienia fabryczne. I powiem Wam tak. Ja mam wgraną wersję 1.3 po polsku. Jest spoko, naprawdę. I to wszystko w zasadzie. Na tym polega wgranie zmodyfikowanej wersji firmware'u, która ma język polski, więcej opcji. Naprawdę. Polecam, bo warto. Ja Wam jeszcze tylko tutaj pokażę zakładkę, jakie macie ustawienia w tym nowym firmware'ze i tak. Na pewno różni się to dosyć sporo. Jest start, statystyka, SMS, kontakty, USSD, ustawienia, narzędzia, SIM, więcej. A co najlepsze jest, że macie taką VPN-a. No i teraz mi nie będzie działało, dobra. Bo odłączyłem. Macie VoLPa, zabezpieczenia, system, ustawienia anteny, diagnostyka, zmień hasło. No na pewno jest o wiele lepsza ta wersja niż ta domyślna, która daje nam T-Mobile z tym routerem. Przede wszystkim tutaj widzę VPN-a, VoLPa i tam jeszcze tutaj w tych opcjach jest, że macie tryby mostu, DMZ opcja, no naprawdę o wiele więcej opcji niż w tym podstawowym firmware'ze, który jest dostarczany z T-Mobile'em. Dobra, wiecie co, na koniec, skoro nagrywa już mi się ten głos, już będzie to o wiele krótszy filmik na pewno, ale na koniec Wam pokażę taki najlepszy, fajny smaczek w zasadzie, który każdy lubi oglądać pod mikroskopem. Ja sobie uruchomię tutaj ten mikroskop i przyjrzymy się troszeczkę płycie, jak wyglądają elementy pod tą płytką. Także robię pauzę, uruchamiam mikroskop i na koniec lecimy z mikroskopem. Ok, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. Mam nadzieję, że tym razem dźwięk mi się będzie nagrywał, ale z tego widzę, że się nagrywa, jest ok. Także lecimy sobie z płytką. To jest druga strona płytki obrócona i właśnie tutaj macie te 5 pinów, z których zwieramy ten i ten. Wprowadzając ten router w taki tryb, że możemy tam wgrywać tego zmodyfikowanego bootloadera, że tak to powiem, fachowo. Na górze macie dwa przyciski, to są od góry, czyli Power i VPS, WPS. Tak, na płytce macie jeszcze tutaj z takich ciekawych rzeczy jakiś taki regulator napięcia. Jak mierzyłem go miernikiem, to pierwsza nóżka po lewej stronie ma 12 V, po prawej pierwsza ma też 12, po środku 0 i tu ma wartość V9414Z. Podlinkuję też do tego elementu link do jakiegoś datasheetu czy coś się w stylu, jak znajdę. Zobaczymy z ciekawości, o co chodzi bardziej z tym elementem, za co on odpowiada. Tutaj mamy coś jeszcze jakiś. Co to jest? ACH, ACSH. No tutaj już w ogóle ustawmy sobie tak, żeby to było czytelne w normalną stronę. Gdzie to jest? No nie mogę teraz tego znaleźć. Dajcie mi chwilkę. O, to już tu zajechałem. Gdzie to jest, kurde? No tutaj gdzieś. Dobra. Teraz sobie odczytajmy tą wartość. ACSH. Nie wiem, co to jest. Powiem Wam szczerze, czy jakiś. No nie, nie wiem. Nie będę strzelał, bo nie wiem. Obróćmy sobie teraz płytkę na drugą stronę. Tutaj mamy na drugiej stronie informację, jaka to jest płytka. Chyba WL1B525 i wersja AHF.
94 V0, coś takiego. Nawet tu macie 23B, 525S, 23A. I teraz tak, macie tutaj na tej płytce taki układzik jakiś. Zróbmy sobie oświetlenie lepsze. LE9641PQC 173-4MBV. To jest jakiś układ, którego sobie też spróbujemy rozkminić potem gdzieś na necie. Postaram się znaleźć jakiś datasheet. Na płytce macie dwie anteny. W zasadzie to są cztery anteny. Dwie na górze, po lewej i prawej stronie, które są od połączenia właśnie tam, jak widzieliście w menu opcje, że obie działają, czyli wewnętrzna i lokalna. Czyli w tym wypadku działa podłączona zewnętrzna. Tutaj idzie. I zobaczcie, tutaj idzie do płytki pierwsza antena. I po lewej stronie macie to samo. Żeby wam to pokazać. Widzicie, tutaj idzie. I tu jest druga antena. I to jest ten tryb, że jak wybierzecie, że działają obie anteny, to wtedy działa, czyli zewnętrzna podłączona do routera i tutaj na tej płycie, na górze, po lewej i prawej stronie, a są jeszcze dwie anteny na dole, po lewej i prawej stronie i tutaj już mamy kabelki takie, jest 2-4 po prawej stronie, opis i po lewej stronie mamy, gdzie to jest, 5G, widzicie? Tu też mamy po lewej stronie na dole antenę. Po prawej stronie na dole mamy też antenę na płycie. Powiem wam tak. Nie, no teraz nie pokażę wam telefonu włączony. Kurczę, no. A pokazałbym wam, o co mi chodzi, jak się podświetli tą płytę od dołu światłem, to widać te anteny wtedy tak pięknie, że ja pierdzielę. Dobra. No i co? No i chyba to będzie na tyle, bo to już nie ma co przedłużać tego filmiku. Modyfikacja jest bardzo prosta. Mamy cztery anteny w sumie na tej płycie. I to się rozchodzi właśnie na o te ustawienia tam w menu routera, że jeżeli ustawimy, że działają na tam w opcjach obie anteny, czyli zewnętrzna i wewnętrzna, no to wtedy załączają nam się te dwie anteny na górze po lewej i prawej stronie. A jeżeli lokalna, no to wtedy te dwie anteny, co są na dole po lewej i prawej stronie. I tutaj jest taka ciekawostka, bo chyba tutaj jedna antena jest od 5 giga po lewej stronie, a po prawej, jak widzicie, jak wam pokażę tutaj, dzisiaj macie 2,4G, a po prawej stronie na dole jest antena chyba od 2,4G. Czyli mamy jakby dwie anteny, jedna jest do 5, druga do 2,4 giga, jeżeli jako lokalna działają w ustawieniach i wtedy tak to wygląda. I się zastanawiam, co by było, jakby się tak podłączyć pod tą 2,4 giga tutaj lokalną, tutaj jakimś taką anteną zewnętrzną, żeby pasowały te piny tutaj. Nawet wiecie co? Nawet zrobimy teraz testa. Ja pokażę, to będzie super końcówka. Wyciągnę antenę od laptopa, słuchajcie. Od laptopa, która jest montowana w matrycy LCD. I spróbuję podpiąć ją do tutaj anteny 2,4 GHz. Poczekajcie chwileczkę. Zobaczymy, czy będzie pasowało. Dobra, słuchajcie, mam antenę od laptopa, ona jest długa i chyba ja w ogóle zrobię taki super teścik, że podłączę sobie tą od laptopa, wyprowadzę ją na zewnątrz. Porobię testy, jak jest z zasięgiem i tak dalej. Ale dobra, teraz zrozumiałem, o co chodzi z tymi tutaj 2,4G. Widzicie? Tu mamy drugi kabelek. 2,4G. I po lewej stronie mamy 5G. To są od anten po prostu, że jak w trybie 2,4 giga, to działają nam anteny tutaj po chyba dwóch stronach. Teraz tak to rozkminiam.
A jak przełączymy się na 5 giga, to wtedy te kabelki nam łączą dwie anteny, które są po lewej i prawej stronie i wtedy router nam działa w 5 GHz. Chyba tak, mogę się mylić, nie wiem, poprawcie mnie, ale teraz ja do 2,4 giga tutaj, bo ten kabelek po prawej stronie idzie do lewej strony i też jest łączony chyba z anteną. Dobra, zrobimy taki test. Podłączę tutaj. Widzicie, mam od laptopa długi kabel, chyba mam gdzieś 30 cm, na którego końcu, patrzcie się na to, nie wiem czy to uda mi się pokazać, jest też antena. Widzicie? Jest antena. I teraz zróbmy sobie mały test. Tylko muszę to podważyć czymś, tak żeby tego nie uszkodzić. Wykałaczką może uda mi się to podważyć. Aj, najlepiej chyba paznokciem. Dobra. Jedna antena jest odtegowana. Zobaczmy sobie, czy będzie pasowała. Zobaczmy tak o. Będzie pasowała. To są te standardowe mocowania. Także tutaj podpasuje każda antena. Pięknie. Pięknie się podłączyła. Słuchajcie, nawet ta dotyka tej. O kurde, to teraz to będę miał powera totalnego. Podłączona antena od laptopa. Słuchajcie, ja robię test. Ja ten router skręcę, postaram się jakoś wyprowadzić tą antenę. Albo może bym inaczej zrobił. Może uda mi się przez obudowę routera gdzieś ten, kurczę, tak. Nawet wyprowadzę przez obudowę tutaj. Od tych anten są takie dziurki, które mi pozwolą wyprowadzić antenę. Także ja najpierw odepnę to, źle zrobiłem. Włożę do routera tutaj przez tą szparę. Nie, no to będzie mega test. Dobra, i teraz dopiero podepnę. I teraz będę mógł sobie złożyć ten router tak, że będę miał antenę od laptopa podpiętą do tego modemu. Jestem ciekawy, czy się polepszą zasięgi. Czy jakiś będzie lepszy zasięg. Bo tą antenę teraz mogę sobie do okna gdzieś, kurde, przykleić. I będzie mi zbierało lepszy zasięg. Dobra, na tym kończę. Myślę, że to jest dosyć ciekawe. I powiem wam, napiszę w filmiku w opisie, czy coś dało, czy nie. Także trzymajcie się i pozdrawiam.